Halo, halo. Cześć, 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 cześć. Hej, hej, hej. Witam Was serdecznie na live od serca. Mam nadzieję, że już wszystko ładnie działa, że wszystko gra. Dajcie proszę znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Cześć Marzenka. Dajcie proszę znać, czy wszystko jest w porządku. Czy dobrze widać, czy dobrze słychać. Zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego spotkania. Hello, hello, kochana, cześć. Dzięki, kochana. Czyli rozumiem, że mnie widać i słychać? Cześć, cześć, cześć. Witam, witam, witam Was. Wszystko ok. No dobra, super. Jeszcze poproszę o informację na Facebooku, czy też jest wszystko w porządku, czy tutaj też wszystko gra. Miałam udostępnić, ale czekajcie, zaraz to spróbuję zrobić. I spróbuję udostępnić ten live na Facebooku. I już to słuchajcie, zrobię. Dźwięk jest, dobra. Dźwięk jest. Cześć Jola. Super, że ładnie mnie widać. Cześć Kamil, cześć Kasia. Cześć, słuchajcie, dobra, tylko jeszcze ogarnę tego Face'a, czy wszystko tutaj ładnie gra. Okej, udostępniam na moim Facebooku. I jeszcze słuchajcie, tylko udostępnię na grupie Słucham Serca. Hejka. Na Słucham Serca udostępnię i już będziemy rozmawiać. O, widzę, że na Facebooku też się zbieracie, ale komentarzy dalej nie widzę. Także jak możecie, to proszę, proszę o jakiś komentarz, żebym wiedziała na Facebooku, że wszystko dobrze widać i słychać, bo to nigdy pewności nie ma. Czasami dopiero po live się okazuje, że coś działało albo nie działało. Cześć, 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 druga Kasia. Super, że jesteście. Super, super. Bardzo się cieszę. Dziękuję za przybycie. Dzisiaj jest live imieninowy, ponieważ dzisiaj jest Magdaleny. Czy Magdaleny jest ileś tam razy? W maju chyba 22. Niektóre Magdaleny obchodzą imieniny, ale najwięcej chyba Magdalen 29 maja, z tego co mi wiadomo, ja przynajmniej obchodzę właśnie dzisiaj imieniny. Cześć Martyna! Dzięki, dzięki Jola za info, że widać i słychać. Nie widzę jedynie komentarzy na Facebooku, ale no to tak, czasem tak bywa. Także tym się nie będę w takim razie przejmować. Może później te komentarze się pojawią. No dobra, i co chciałam Wam mówić? Cześć Marlena, cześć, cześć, cześć. Tak, że właśnie dzisiaj jest live imieninowy. 29 maja, 29 maja, 29 maja obchodzę imieniny. Jestem Magdalena Maria. Także właśnie jakby moją patronką, można powiedzieć, jest Maria Magdalena i się z tym utożsamiam dość mocno. Ale nie o tym dzisiaj. Hej, hej! Dzięki, dzięki, dzięki Kasia za życzonka imieninowe. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, kochana. Dobra, słuchajcie, łyk. Wodę z imbirem popijam. Co tam popijacie? Co u Was? Gorąca woda z imbirkiem rozgrzewająca. Śpycha. Dzisiejszy live nie będzie jakoś bardzo, bardzo długi, przynajmniej tak zakładam. Zawsze tak zakładam. Ale wydaje mi się, że dzisiaj faktycznie się w miarę streszczę.
Chciałabym pomówić o temacie, który często jest tutaj poruszany na coachingu serca. Dzięki, Marzenka, bardzo. Dziękuję, kochana. Zatytułowałam go Droga do swojej duszy, że to brzmi tak mocno, ale tak, chciałabym o tym chwilkę tutaj porozmawiać i przeczytać Wam fragment jednej z książek, którą uważam, że powinna przeczytać każda, absolutnie każda kobieta. Ideałem byłoby, gdyby ta książka trafiała w ręce młodych kobiet, w ręce dojrzewających kobiet, młodych, dwudziestoparoletnich czy nawet nastoletnich. Tą książkę można studiować tak naprawdę kilkukrotnie i za każdym razem odkrywać coś nowego dla siebie. Dzisiaj będzie krótki fragment, ale myślę, że mocny i mam nadzieję, że będzie dla Was też jakąś formą inspiracji, bo nigdy nie wiadomo, co komu przyniesie dany fragment książki. Jest to książka, już nie będę Was trzymać dłużej w napięciu. Jest to książka Clarissy Pinkoli Estes, Biegnąca z wilkami. Pewnie o tej książce albo słyszałyście, albo ją czytałyście, a jeśli nie, to naprawdę gorąco, gorąco Wam polecam. Przeczytam fragmencik dla tych osób, które może tej książki jeszcze nie znają, z tyłu okładki. W każdej kobiecie drzemie potężna siła, bogactwo dobrych instynktów, moc twórcza oraz odwieczna, prastara mądrość. To dzika kobieta, symbolizująca instynktowną naturę kobiet. Jest ona zagrożona, bo choć dar dzikiej natury dostajemy w chwili narodzin, społeczeństwo usiłuje nas w cudzysłowie cywilizować i wtłoczyć w sztywne role, które zagłuszają głębokie, życiodajne przesłanie naszych dusz. Clarissa Estes w swojej książce, której napisanie pochłonęło jej 21 lat, odkrywa różnorodność międzykulturowych mitów, baśń i legend, wnikliwie je analizując, co sprawia, że opowieści te stają się pełne nieznanych dotąd treści i znaczeń. Autorka zaprasza zarówno kobiety, jak i mężczyzn do królestwa ducha prawdy. Ducha, który rozbudza, uzdrawia, rzuca wyzwania, łączy i raduje. Książkę przetłumaczono na 19 języków, przez 2 lata pozostała na liście bestsellerów New York Timesa, wysoko ceniona jako klasyczna i doniosła praca na temat wewnętrznego życia kobiety. Także słuchajcie, dzisiaj fragment odwołujący się do baśni, którą myślę, że każdy, absolutnie każdy zna, czyli do bajki o brzydkim kaczątku. Raczej chyba nie muszę streszczać, przypominać, ale wiemy, tak, jaka jest historia brzydkiego kaczątka. Brzydkie kaczątko przez przypadek jego jajo, w którym znajduje się brzydkie kaczątko, trafia do kaczego gniazda. Cześć, Klaudia. Jajo brzydkiego kaczątko, co coś dla mnie nie znałam. Kasia, nie znasz, to polecam. O, Stella przyszła do mnie. Stelka, chodź na kolanka. Nie, ale ogon jest. Ogon się wita. Ja nie mogę się skupić, sorry. Stella, chcesz do mnie? To chodź tutaj. Nie chcesz? No chodź, przywitać cię chce królowa. Stella to jest po włosku gwiazda, także wiecie, ona tutaj musi się pokazać zawsze. Cześć, Gosia. Okej, słuchajcie. Trochę mnie rozprasza ten Facebook, bo właśnie niestety nie widzę komentarzy i mnie to trochę denerwuje, ale mam nadzieję, że mimo to ten live się nagrywa i że wszystko jest ok. Super, kochana. Buziaki, pięknego dziomka. No co, Stella? No tak, no dobra. Więc, no dzień dobry. Dzień dobry, Klaudia. Więc dziewczyny, więc to jajo, w którym znajduje się brzydkie kaczątko, trafia do gniazda
kaczki, która gdzieś tam wysiaduje swoje jaja i wylęgają się, zaczynają wylęgiwać się pisklaki, małe kaczuszki słodkie, piękne, a to inne jajo, większe jajo, jajo, w którym znajduje się brzydkie kaczątko, czyli tak naprawdę łabądź, wylęga się najpóźniej. No i jak wiemy, jest wielki szok, zdziwienie, co to w ogóle jest. Kim jest to brzydkie kaczątko? Dlaczego nie pasuje do reszty kaczek? Wszyscy, całe jakby otoczenie tej kaczej mamy, okazują się być niewspierającymi i jakby bardzo, bardzo negatywnie są nastawieni do kaczątka, który tak naprawdę jest łabędziem i nie ma o tym zielonego pojęcia. I ta baśń jest niesamowitą metaforą właśnie w kontekście tematu dzikiej kobiety, kiedy system próbuje nas wtłoczyć w pewne ramy. Cześć Karolina, hello. Aha, dzięki Marzenka, że na Facebooku też jest ok. Dziękuję Ci bardzo, że sprawdziłeś. Dzięki Karolina, bardzo Ci dziękuję. Tak wiesz, imieninowo, bo mam dzisiaj imieniny. No, także słuchajcie, właśnie to jest cudowna metafora. Ta baśń o brzydkim kaczątku jest cudowną metaforą. Później kaczątko zostaje tak naprawdę wygnane z wioski, zostaje odrzucone nie tylko przez współbratnieńców, ale też nawet przez własną matkę, która kocha je, ale nie do końca potrafi przeciwstawić się pozostałym kaczkom we wspólnocie, że tak powiem. Dziękuję Ci, kochana, bardzo, bardzo, bardzo. No, więc. No i kaczątko wyrusza, tuła się po świecie. Tak naprawdę ledwo przeżywa zimę. Aż gdzieś tam w końcu widzi lecące w powietrzu piękne, białe łabędzie. I wtedy coś w sercu kaczątka zaczyna się dziać. Czuje wzruszenie, czuje poruszenie, czuje miłość. I czuje, że wow, że jest coś, że są jakby inne na tym świecie istoty, które są. Gdzieś wewnętrznie czuje, że ciągnie je do nich, tak? Jeszcze wtedy nie wie, że też jest jednym z nich, że też jest łabędziem, ponieważ musi przejść tą drogę takiego poszukiwania siebie. Tak metaforycznie można rozumieć. Ta baśń ma bardzo wiele różnych znaczeń, ale można to postrzegać w taki sposób właśnie jak poszukiwanie przez tą dziką kobietę swojej duszy i kiedy w końcu gdzieś tam łączy się i wkracza w świat tych pozostałych łabędzi. Ponownie można powiedzieć, że buduje się jego tożsamość. Zaczyna po prostu żyć jako w swojej prawdziwej naturze. Nie w tych ramach sztywnych, wytyczonych przez ten kaczy system, w którym się urodziło i który nie do końca był spójny z jego duszą, ale właśnie gdzieś tam już po swojemu, w zgodzie z tym, co jest dla niego prawdziwe. I słuchajcie, w Biegnącej Wilkami mamy tutaj właśnie wiele interpretacji pewnych elementów, aspektów w tej baśni, ale ja chcę przeczytać krótki fragment Miłość duszy. Także zapraszam Was do tego fragmentu. Trwaj i wciąż szukaj, rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę. Pod koniec baśni łabędzie wcześniej niż samo kaczątko poznają, że należy ono do ich rodu. To typowe dla kobiet wygnanych. Po trudach tułaczki udaje im się dotrzeć do granic własnego terytorium, lecz przez jakiś czas wcale nie zauważają, że ludzkie spojrzenia nie są już wobec nich pogardliwe, że częściej są neutralne, a nawet pełne podziwu i aprobaty. Można sądzić, że teraz, kiedy znalazły się wreszcie na własnym psychicznym gruncie, ogarnia je deliryczne szczęście. Ale nie. Przynajmniej przez jakiś czas są potwornie nieufne. Czy ci ludzie naprawdę mnie cenią? Czy jestem tu bezpieczna?
Czy mnie nie przepędzą? Czy mogę spać spokojnie? Czy można zachowywać się jak łabędź? Po jakimś czasie podejrzliwość ustępuje i nadchodzi kolejna faza powrotu do siebie. Akceptacja własnej niepowtarzalnej urody, dzikiej duszy, z której nas zrobiono. Nic tak wyraźnie nie świadczy o tym, że kobieta była brzydkim kaczątkiem przez całe życie albo na jakimś etapie swej drogi, niż jej niezdolność do przyjęcia szczerego komplementu. Może to kwestia skromności, może należy to przypisać nieśmiałości, chociaż zbyt wiele bolesnych ran bezmyślnie się lekceważy, tłumacząc je zwykłą nieśmiałością. Częściej jednak komplement odbiera mowę, ponieważ wywołuje automatyczny i nieprzyjemny dialog w umyśle kobiety. Jeśli jej powiedzieć, jaka jest cudowna, jak piękne jest to, co robi, albo obdarzyć komplementem coś, w co włożyła duszę, natchnienie, całą siebie, to coś jej w głowie zaczyna mówić, że na to nie zasługuje i ten, który ją chwali, jest niemądry, że tak w ogóle myśli. Zamiast zrozumieć, że kiedy jest sobą, piękno jej duszy roztacza blask, kobieta zmienia temat i skutecznie odbiera ożywczą karmę swej duszy i jaźni, które przecież rozkwitają, kiedy się je ceni, kiedy się je dostrzega. To jest więc ostatnie zadanie wygnańca, który znajduje swoich. Nie tylko akceptować własną indywidualność. O, cześć Weronika, coś widzę, że Facebook komentarz widzę. Własną niepowtarzalną tożsamość, ale akceptować również swą urodę, kształty własnej duszy i fakt, że bliskość dzikiej istoty przeobraża wszystko, z czym się styka. Akceptując własną dziką urodę, umieszczamy ją w szerszej perspektywie i przestajemy ją sobie tak boleśnie uświadamiać. Jednocześnie nie zapieramy się jej, nie wyrzekamy. Czy wilczyca wie, jaka jest piękna, kiedy daje susa? Czy wielkie i małe koty wiedzą, ile mają uroku, kiedy po prostu siedzą? Czy ptak zachwyca się łopotem swych skrzydeł? Usząc się od nich, zachowujemy się w sposób naturalny. Nie ukrywamy naturalnej urody, nie uciekamy przed nią. Jak dzikie zwierzęta po prostu jesteśmy. I tak powinno być. U kobiet szukanie i odnajdywanie siebie opiera się na tajemniczej, gorącej skłonności do natury, do wrodzonej im dzikości. Nazwałyśmy obiekt tej tęsknoty dziką kobietą, ale nawet jeśli kobiety nie znają jej imienia, nawet jeśli nie wiedzą, gdzie przebywa, to wyrywają się do niej. Kochają ją całym sercem, tęsknią za nią, a ta tęsknota jest zarazem siłą napędową i środkiem lokomocji. To owa tęsknota sprawia, że szukamy dzikiej kobiety i w końcu ją znajdujemy. Cześć Wiktoria, cześć Mariela. Nie jest to takie trudne, jak z początku sądzimy, bo dzika kobieta także nas szuka. Jesteśmy jej młodymi. I na tym zakończę fragmencik tej cudownej książki. Myślę, że będziemy sobie do niej jeszcze wracać na live'ach raz na jakiś czas, bo jest kopalnia po prostu inspiracji. I w ogóle powiem wam, że ostatnio jakoś tak ciągnie mnie i ciągną do mnie różne archetypy, właśnie archetypy kobiece. Gdzieś tam to połączenie z naturą, z lasem, z symboliką pewnych rzeczy i właśnie też takie historie, stare legendy. Myślę, że to jest skarbnica wiedzy i warto gdzieś tam w tym grzebać dla siebie i dla innych. Więc jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to chciałam tylko powiedzieć, że tak jak pisze Clarissa Pinkola, Estes w tym fragmencie, ta droga, to, że cały czas nas ciągnie gdzieś tam do tej dzikiej kobiety w nas, to jest cudowne. I to nam nie pozwala przekreślić po prostu siebie, swojej natury. To jest coś naturalnego, że my dążymy, drążymy, chcemy odnaleźć tą swoją prawdziwość, chcemy odnaleźć tą swoją prawdziwą tożsamość. I tak naprawdę całe życie ją możemy odnajdywać, ale z czasem się w tym mocniej osadzamy i z czasem zaczynamy akceptować właśnie siebie w pełni. I to, z czym ja się stykam często pracując z kobietami, które właśnie coś tworzą, zaczynają coś tworzyć w swoim życiu, jak ja to mówię, od serducha, w zgodzie ze sobą,
coś, co naprawdę, naprawdę wypływa z ich duszy, to początkowo, nawet jeżeli głęboko w sercu czują, że to jest dla nich prawdziwe, że to jest autentyczne, że tego chcą, to jest ten etap początkowo i to jest normalne i naturalne, tak jak w tym fragmencie było napisane, że jest ten etap takiej jeszcze braku tej pewności, jeszcze tej takiej nieśmiałości, jeszcze takiego poczucia, że nawet jak ktoś pochwali to, co stworzyłyśmy, to, co robimy, to, z czym działamy, to jeszcze gdzieś tam nie do końca to potrafimy do siebie przyjąć. I tak jest z różnymi twórczyniami, z kobietami, które coś malują, z kobietami, które piszą swoje blogi, książki, czy tworzą cokolwiek innego, jakieś swoje marki, swoje firmy, swoje małe biznesy, czy niemałe. Ale gdzieś tam pierwszym naszym krokiem jest się odważyć i zacząć to robić, a dopiero później przychodzi ten moment, zazwyczaj, dopiero później przychodzi ten moment takiego właśnie mocniejszego osadzenia się w tym, takiego, że faktycznie pozwalamy sobie przyjąć to, że ktoś nas pochwalił, to, że ktoś nas docenił, to, że ktoś szanuje to, co my tworzymy, tak naprawdę szanuje nas, tak naprawdę docenia nasze serce, naszą duszę, jeżeli my wkładamy w swoją pracę właśnie tą pełnię nas, zaangażowanie, tą miłość ze środka gdzieś tam przelewamy na to, czym się zajmujemy. I słuchajcie, kilka dni temu, 2 dni temu chyba nagrałam film na YouTube i macie go oczywiście na moim kanale na YouTube, Magdalena Palmowska Coaching Starta, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział, to bardzo też Was do tego filmu zapraszam. W tym filmie mówiłam o 2 rodzajach lęku. Nie będę jakby teraz tutaj tego powtarzać, ale w wielkim skrócie to są 2 lęki. Jeden z nich to jest ten lęk paraliżujący, lęk tak naprawdę niewiele wnoszący. Nagram też filmik później, jak sobie z tym lękiem radzić, czyli pahat. A drugi lęk, jirach. Jirach, czyli lęk uświęcony, czyli lęk, który ma w sobie ziarenko takiego wewnętrznego podziwu, takiego poczucia, że wow, jak to zrobię, to jest naprawdę dla mnie ważne. To jest coś, co może zmienić moje życie, może zmienić życie innych, bo to jest prawdziwe, bo na samą myśl o tym po prostu czuję poruszenie. I w tym filmiku też opowiedziałam o swoim doświadczeniu właśnie z tym drugim rodzajem lęku, kiedy zdecydowałam się, kiedy czułam wielki lęk, ale właśnie ten uświęcony lęk przed wydaniem Zdrowej Nadziei, przed wydaniem mojej książki. I ten lęk do mnie cyklicznie powraca, kiedy mam zrobić coś właśnie, co czuję, że jest ważne dla mnie, co jest prawdziwe. I tak jak było w przypadku też, jak wypuszczałam ostatnio program Kreatorka Serca, w którym teraz działamy, za chwilkę zaczynamy czerwiec, drugi miesiąc, w pierwszym miesiącu z uważnością pracowaliśmy, w drugim miesiącu z miłością do siebie będziemy działały. Także też mega, mega fajnie, inspirująco się zadziewa i dla mnie, i dla kobiet, i myślę, że my wszystkie tworzymy taki fajny krąg kobiecy. I to też jest no coś niesamowitego dla mnie, ale jakby dobra. Kolejna dygresja, nie o tym, nie o tym. Dzisiaj miałam się skupić tylko na krótkim opowiedzeniu o tym, żeby cały czas tą drogą do naszej duszy podążać, żeby przełamywać się, żeby się odważać i wówczas małymi kroczkami dojdziemy do etapu, że będziemy potrafiły też faktycznie wewnętrznie przyznać sobie, przynajmniej raz na jakiś czas, przyjąć, że kurczę, to, co robię, to nie tylko ma dla mnie sens, nie tylko jest dla mnie ważne, nie tylko jest dla mnie wartością, ale właśnie dzięki temu ja rozkwitam, świecę i inni ludzie też mogą z tego korzystać i będzie łatwiej nam przyjąć też właśnie komplementy. Słuchajcie, ja stosuję coś takiego, jakby w tym obszarze przyjmowania takiego fajnego, dobrego, wzmacniającego feedbacku.
że lubię sobie zapisywać. Kiedyś miałam mam taką skrzyneczkę, do której wrzucałam takie pozytywne wzmocnienia. Jeżeli ktoś mi powiedział coś, co dotyczyło właśnie mojej pracy i dotyczyło tego, co ten człowiek gdzieś tam ode mnie w tej pracy dostał, jak w naszej jakiejś wymianie. Nie wiem, odnośnie co znaczyła dla danej osoby moja książka, czy twórczość inna na blogu, czy jakiś filmik, czy sesja coachingowa, czy właśnie warsztaty online, nie online. I to nie jest tak, że zawsze jest łatwo przyjąć właśnie ten komplement. Ja jestem na takim etapie, że już gdzieś faktycznie zaczynam to wpuszczać, ale nie zawsze. Także nadal wspieram się w taki sposób, że zapisuję sobie w moim magicznym, jednym z wielu notesów takie pozytywne feedbacki i po prostu daję sobie chwilę, żeby to we mnie jakby się osadziło, żeby to poczuć. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby dawać sobie takie pozwolenie, że ktoś ci coś powiedział albo ktoś ci coś napisał dobrego odnośnie tego, co naprawdę jest takie, wychodzi z twojego serca. Jak to przyjąć? Jak to poczuć? Mi pomaga właśnie zapisywanie. Lubię sobie usiąść czy po medytacji, czy właśnie w momencie, jak pracuję sobie z dziennikiem, usiąść, przeczytać to raz jeszcze, zapisać właśnie to, co ktoś powiedział, czy napisał i po prostu zamknąć na chwilę oczy i poczuć to. Właśnie pozwolić, żeby to gdzieś tam do środka wpłynęło i tak. I dopiero wtedy czasami już od razu, jak ty coś mówi, jestem w stanie to do siebie dopuścić, a czasami właśnie jeszcze nie. I dopiero wtedy, jak już to sobie zapiszę, jak jestem sam na sam ze sobą, ze swoim serduchem, jakby położyć sobie dłoń na sercu i tak poczuć, wiecie. No tak, że ktoś tak powiedział, to tak naprawdę on tak czuje, on tak myśli i że ja mam prawo też się tym jakby nakarmić, nasycić, wiecie, swoje serce, swoją duszę. Tak jak ona tutaj, Clarissa, napisała, jak to było, żebym nie przeinaczyła. O właśnie, zamiast zrozumieć, że kiedy jest sobą, piękno jej duszy roztacza blask, kobieta zmienia temat i skutecznie odbiera ożywczą karmę swej duszy i jaźni, które przecież rozkwitają, kiedy się je ceni, kiedy się je dostrzega. Bo jeżeli my wcześniej nie dopuszczałyśmy przez wiele lat do siebie, jakby nie robiłyśmy tego, co było z nami spójne, nie ceniłyśmy tego, co w nas naprawdę prawdziwe, to kiedy zaczynamy to robić, to też właśnie potrzeba czasu, żeby w pełni w tym jakby osiąść. I wydaje mi się, że to też jest tak etapami, nie? Czyli że są momenty, kiedy jakby faktycznie to do siebie dopuszczamy, a mogą być jeszcze, wiecie, te dołki, kiedy w ogóle się blokujemy i nie jesteśmy w stanie tego wpuścić. Także sinusoida oczywiście. Dobra, kochane. Dzisiaj jeszcze chciałam, a propos tej drogi do swojej duszy, powiedzieć też dwa słowa dosłownie o książeczce, którą wczoraj do połowy połknęłam i którą też bardzo polecam. Czyli o książce Idź krok po kroku, Erling Kagge, Norwek, który pisze tutaj o chodzeniu, o przemieszczaniu się, tak, właśnie na własnych nogach. Jest to zbiór takich luźnych jakichś wspomnień, doświadczeń związanych właśnie z chodzeniem, ale gdzieś tam jest tutaj też oczywiście drugie dno i głębia w tym, co to chodzenie może nam dawać. I on pisze coś takiego, że gdybym urodził się na Hawajach, aby oddalić się od problemów, prawdopodobnie użyłbym deski surfingowej. Gdybym dorastał w rodzinie praktykującej zen, wybrałbym raczej zazen. Usiadł po turecku w ciszy, w głębokiej kontemplacji. W Buenos Aires tańczyłbym tango, inną formę chodzenia. Surfowałem, tańczyłem i siedziałem po turecku. Jestem jednak Norwegiem, a więc chodzenie jest dla mnie czymś naturalnym, kiedy chcę spojrzeć we własne wnętrze. A przede wszystkim nie muszę się tego uczyć. Robię to od zawsze. No i właśnie, i jak wiecie, często o tym mówię, dla mnie jedną z takich aktywności są marszobiegi, czy biegowe mindfulness.
I zachęcam absolutnie do tego, żeby znaleźć to, co dla nas stanowi taką drogę do siebie, co jest fajnym narzędziem, które nas w tym wspiera w sposób regularny, czyli faktycznie w każdym tygodniu, jeżeli nie codziennie, to co kilka dni, ale żeby mieć to coś, co nam pomaga nie opuszczać siebie, towarzyszyć sobie, spotykać się ze sobą. Kiedy faktycznie możemy odłożyć na półkę, jakby, nie wiem, jakieś stresy towarzyszące być może codzienności, jakieś obowiązki, żeby to wszystko na chwilę odłożyć, spotkać się ze sobą, można właśnie tak w medytacji, można w praktyce qigong, można w chodzeniu, można w bieganiu, można w jeździe na rowerze, ale żeby mieć tą przestrzeń taką dla siebie uświęconą, która pozwala nam iść w kierunku naszej duszy i odkrywać, co tam jest jeszcze, co się chce wyłonić, co się chce przejawić przez nas. I faktycznie powiem Wam, że dla mnie ten kontakt z naturą bardzo mocno i coraz mocniej, chyba coraz mocniej. Ten kontakt z drzewami, ten kontakt z lasem, ten kontakt z polem, z łąką są tymi właśnie takimi uświęconymi momentami, kiedy czuję, że spotykam się ze sobą, kiedy wypływa to, co chcę wypłynąć, i później mogę to przekazać światu dalej. Dobra, tyle na dzisiaj, kochane. Jeszcze tylko karta z afirmacją na koniec. Życzę Wam pięknego, udanego weekendu. Też takiego momentu zatrzymania być może dla siebie, żeby zobaczyć, co tam się w nas zadziewa, co chce się przejawić i na czym warto teraz się skupić w najbliższym czasie, w swoim życiu. Uwaga, uwaga, losujemy kartę od Louise Hay. Zobaczymy, co tutaj Louise dla nas ma. Jest karta. O, niesamowicie fajnie pasuje, myślę. Kieruje mną boska mądrość. W tej drodze do siebie. Kieruje mną boska mądrość. Dziś boska mądrość pomaga mi podjąć najlepsze decyzje. Dzięki niej dążę do realizacji moich celów. Mam zapewnione bezpieczeństwo. Pięknego weekendu raz jeszcze. No i co? Podążajmy za tym, co jest w nas prawdziwe, co chce się przejawić. Ja się dzisiaj cieszę, świętuję moje imieninki. W ogóle jeszcze tak na sam koniec, ale muszę wam się z wami podzielić, że czytałam dzisiaj dwa słowa na temat mojego imienia Magdaleny. Wiecie, jakieś tam symboliczne znaczenie. I muszę wam to przeczytać, bo to jest po prostu w ogóle wow. Okej. Okay. A propos Magdaleny w kontekście pracy zawodowej, że Magdalena nie usiedzi za biurkiem, musi mieć pracę, w której będzie mogła nieść pomoc innym. Także myślę, że to dużo w tym prawdy. Dobrze czuje się w zawodach, w których nienormowany czas pracy i dowolny sposób wykonywania zadań. Jakoś, że takiej pracy nie mogłam znaleźć, co stworzyłam ją sobie sama, także, także myślę, że fajnie, fajnie to pasuje faktycznie z tego opisu do mnie. Dobra, pięknego weekendu raz jeszcze. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce gdzieś z kreatorkami się widzimy we wtorek na webinarze, a z pozostałymi myślę, że na jakimś filmie na YouTube, a na pewno też na live'ie od serca za tydzień. Pa! Kończymy.